Cześć, jestem Paweł, filmuję i witam Was w odcinku o analizie zwiastunu update'u w Milkczoko. A więc, zaczynajmy! 10 października Milkczoko oficjalnie trafi na Nintendo Switch. Przejdźmy do wideo. Już na starcie widzimy nową postać, niestety jedynie od tyłu. Znamy również wygląd przycisku supermocy naszego nowego bohatera. No i tutaj widzimy najprawdopodobniej naszego nowego bohatera. Zostawię go z wami na około 10 sekund. Przejdźmy dalej. I stop. No właśnie. A to będzie najprawdopodobniej nowa mapa. A to samouczek. Na Nintendo Switch będzie też oczywiście dostępny tryb Battle Royale. Warto zobaczyć sklep zwolniony w tempie. Chciałbym też dodać dość ciekawą rzecz, a otóż właśnie tutaj mamy 19 na 19 postaci, a obecnie mamy ich 18. A teraz zobaczcie nową supermoc naszego nowego bohatera w zwolnionym tempie. Jak dla mnie wygląda to naprawdę bardzo imponująco. A tutaj też się szybko zatrzymam, ponieważ osoby, które pobierą Milkczoka na Nintendo Switch, dostaną 1000 diamentów i 18 postaci. Za darmo! Teraz pokażę Wam cały film bez mojego gadania. A więc to było na tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć!